Za chwilę ruszamy w drogę taką pomiarową, ale przy 100% pokazuje nam 448 km. Jest 16 stopni Celsjusza, 5:33. No i ruszamy trasę pomiarową na jakieś 10-12 km. Z prędkością 50 na godzinę, bo takie jest tutaj ograniczenie i zobaczymy, jak to wyjdzie z zużyciem. Klimatyzacja działa, bo jest 14 stopni Celsjusza bodajże, 18. No, ale pokazuje nam przy 99% 445 km zasięgu. Jest 5:30. No i po 3 km jazdy mamy zużycie 17 kWh. Średnia prędkość 50. I po 5 km mamy zużycie 15,2, z tego, że klimatyzacja, z tym, że klimatyzacja idzie na 22 stopnie. Taka jest automatyczna, więc tak sobie jedziemy. Powiem Wam, że fajnie tutaj działa utrzymanie pasa ruchu, nawet na drodze krajowej i przy takich zawijasach, to on sobie bardzo fajnie radzi i nie ma z tym problemów. Podobnie jak ID7, chociaż mi się wydaje, że ID7 jakoś bardziej to przewidywał i miał bardziej. Mamy 8,5 km, zużycie 14,6 przy średniej 50 km na godzinę. Po przebyciu dystansu 9,5 km mamy zużycie 14,2.